Cześć, słuchajcie, po tym ostatnim filmie dostałem mnóstwo pozytywnych i negatywnych komentarzy na temat metody, którą stosuję, że rolowanie stu alkoholem niewiele daje. Tak, i ty wiesz, kilka osób pokazywało próby robienia zdjęcia w pudełku po CD. Słuchajcie, tą metodę nie ja opracowałem i to jest jedna z głównych metod diagnostycznych używanych czy w programie SmartBiz, czy w innych programach, jak również podstawowe narzędzie pracy w pasiekach komercyjnych. Do czego zmierzam z tym... czemu tu mateczki nie ma? Do czego zmierzam z tym rolowaniem? Dlaczego to jest takie istotne? Słuchajcie, kiedy rolujecie pszczoły, tak? Nawet poświęcając te 300 sztuk, tutaj naprawdę nie ma znaczenia, to macie obraz porażenia warozą, jaki jest w waszych hulach, tak? A dzięki temu można zastosować inne środki lecznicze niż akarycydy, tak? Czyli można było zastosować kwas mrówkowy, czy zastosować tymol na przykład, właśnie po to, żeby zmniejszyć tą populację warozy jeszcze niżej. Uzyskać to na jeszcze niższym poziomie i przez to leczyć po prostu pszczoły w taki no, lepszy sposób, tak? Bo prawda jest taka, że akarycydy syntetyczne któregoś dnia one przestaną być skuteczne i przestaną działać na pszczoły, tak? I dojdziemy do sytuacji, kiedy no nic nie będziemy mieli takiego 100% skutecznego, czy w ogóle skutecznego, tak? To już jest odporność na akarycydy pojawia się w Stanach, także w innych krajach. Ostatnio czytałem badania na temat odporności. Trochę męczę te pszczoły. Nie chcą współpracować ze mną. Ich jest za mało po prostu. Na temat odporności pszczół na kumafos, który jest takim bardzo znanym środkiem. Znanym i w Polsce też. Znanym środkiem przeciw warozie. W momencie, kiedy się pojawi odporność na akarycydy amitrazę, będzie tragedia dla polskiego pszczelarstwa. Będzie tragedia i po prostu przewiduję, patrzę na stan pasiek w momencie, kiedy inne środki zaczęły być nieskuteczne. To mówimy o upadkach rzędu 80%, tak? To już nie jest śmieszne. Pomyślcie, 80% pasiek znika. I co wtedy będzie? Będzie płacz, a następnego roku kolejne 80 zniknie. Dlatego, że ludzie rzucą się na kwasy, których do końca nie potrafią używać. Które no nie są łatwe w użyciu. Znowu nic. To będzie kolejny problem. Także podstawa to jest, słuchajcie, diagnostyka, tak? To jest podstawa leczenia. Bo wtedy widzimy, co się dzieje. Widzimy, co dolega naszym pszczołom. Już mam 3. Teraz wam pokażę. Tamte rodzinki, które robiłem wczoraj, testowałem, były troszkę inaczej leczone, tak? Już. I tu jest 4, 8, 9, 10, 11. 11 sztuk, nie wiem, czy to będzie widać. Będzie widać. O, to jest 11 sztuk. 11 sztuk razy to na 300 pszczołach, czyli podzielić na 3 to nam daje w granicach 2,9 przyjmijmy. Tu czerwiu nie ma, także nie mnożę tego. Jeszcze raz przerzucę. Sam spirytus 3, 3, 3.
i 2, 11 dalej wychodzi. Będzie przelewać, to się nie przelewa tego alkoholu razem z warozą. 4, 4, 10, 12, 12 mi wychodzi. Także kilka razy, ale już później pierwsze takie wyniki będą zawsze troszeczkę niższe, jak spróbujecie. 12 sztuk, 4% porażenia warozy przed zimą. Ja to kwalifikuję do dalszego leczenia, ale ponieważ tu nie ma czerwiu, to zastosuję kwas mrówkowy metodą właśnie szybkiej ewaporacji. Bo w tym momencie to będzie moim zdaniem najbardziej skuteczny. Ten kwas do godziny 18 jutro przestanie być aktywny.